Szanowni Państwo, gromadzimy się dzisiaj, jak zawsze, 1 maja, tu na gościnnej ziemi trzebieskiej, aby rozpocząć wielkie manewry, wielki pokaz sprzętu, który jest w tej chwili w muzea, ale u was jest zawsze sprawny. Tu w Trzebieży rodziła się ta inicjatywa i jest 7 raz. Wspólnie z panią militarną Soptys mamy dla szefa zgrupowania 7 granatów. Halo, a pani militarna może specjalnie. Szanowni zgromadzeni, drodzy militarni, drodzy żołnierze, 7 pokaz militarny Trzebież 2017 uważam za otwarty. Po raz 7 spotykamy się tutaj w Trzebieży na tym zjeździe militarnym. Jak zwykle dopisuje pogoda, dopisuje frekwencja i dopisują rekonstruktorzy, których jak widać no jest zewsząd tutaj pełno. Tak, oczywiście pogoda jak co roku nam sprzyja. Widocznie tam na górze ktoś nad nami czuwa, żeby po prostu, żeby ludzie mogli przyjść. Nie dla nas, bo my w większości jesteśmy żołnierzami byłymi, czynnymi, więc tam pogoda dla nas nie jest straszna, czy deszcz, czy słota. Zawsze jesteśmy gotowi, natomiast sprzyja jak najbardziej ludziom, którzy później przyjadą. Nie ma tutaj żadnych ideologii, nie przypisujecie sobie niczego, jedynie tą taką historię, którą chcecie odtworzyć i chcecie pokazać tym wszystkim ludziom, którzy przyjeżdżają tutaj was oglądać w Trzebieży. Dokładnie, tak. Taki nam cel tutaj przyświeca. Jesteśmy bardzo dalecy od takich właśnie ideologii. Nam głównie chodzi o przekazanie historii munduru, niektórym ku przypomnieniu, głównie też i ku przestrodze. Są mundury też niemieckie, wiemy, II wojna światowa, są mundury radzieckie i sowieckie, więc to też jest takie przypomnienie. Niektórzy może się nam bulwersują tymi mundurami, ale ja zawsze podkreślam, to jest tylko i wyłącznie rekonstrukcja munduru.